Święty Mikołaj w szpitalu. Spokojnie, to tylko tradycyjne świąteczne odwiedziny najmłodszych pacjentów słupeckiej lecznicy. Jak co roku święty pojawił się tam w towarzystwie starosty Mariusza Rogi i burmistrza Michała Pyrzyka. Wspólnie obdarowali dzieci przebywające na oddziale dziecięcym i te nowonarodzone na oddziale położniczym. Prezentów nie brakowało. Upominki, przeróżne misie, maskotki, słodycze, czekolady. Mnóstwo prezentów. Przedświąteczne odwiedziny to już tradycja. Co roku do nas Mikołaj przychodzi, chyba już 15 lat. Bardzo się cieszymy, dzieci są zachwycone. My również dziękujemy Mikołajowi. Aktualnie jest mniej dzieci, wszystkie dzieci, które mogą iść do domu, idą na święta do domu. Staramy się, żeby leczyły się dalej już w domu. Nie spodziewaliśmy się. Niespodzianka. Bardzo fajnie dla dzieciaków. W tym dniu niektóre życzenia mają szczególny wymiar. Życzyliśmy wszystkim powrotu do zdrowia, szczególnie najmłodszym, bo za nami oddział ginekologiczno-położniczy i to są noworodki, które za chwilę pójdą do domu. Niemniej jednak byliśmy również na oddziale dziecięcym i tam są młode osoby, które niestety na święta będą musiały tutaj zostać. Stąd obecność świętego Mikołaja po to, aby im trochę urozmaicić ten trudny czas i aby choć przez chwilę były wesołe. Starosta już zapowiedział kolejną wizytę w tym miejscu na początku nowego roku. Szpital jest powiatowy, więc pierwsze narodzone dziecko w powiecie też jest odwiedzone. Też jest w jakiś sposób tutaj szanowane drobnym upominkiem, bo przecież jak na mało czym zależy nam, żeby demografię w powiecie jakoś na wyższy poziom podnieść, choćby z tego względu, że wszyscy doskonale wiemy i problemy oświatowe, i problemy ubezpieczeń społecznych. Wszystko wynika z tego, że populacja jest troszeczkę mniejsza niż była jeszcze kilka lat temu. To są akurat dobre praktyki, dobre zwyczaje i na pewno to będziemy kontynuować. Niecodzienne odwiedziny wywołały uśmiechy na twarzach dzieci, które choć na chwilę mogły zapomnieć o swoim pobycie w szpitalu.